Więzadła stawu łokciowego. Pierwsze, więzadło poboczne promieniowe, ligamentum collaterale radiale. Biegnie od nadkłykcia bocznego kości ramiennej, otaczając od przodu i od tyłu głowę kości promieniowej i przyczepia się do przedniego i tylnego brzegu cięcia promieniowego kości łokciowej, czyli biegnie stąd i od tyłu. Następne więzadło poboczne łokciowe, ligamentum collaterale ulnare, rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej i biegnie od górnej powierzchni brzegów cięcia obruczkowego aż do podstawy wyrostka dziobiastego, czyli stąd dotąd. Kolejne jest więzadło pierścieniowate kości promieniowej, ligamentum anulare radii. Biegnie od przedniego brzegu wcięcia promieniowego kości łokciowej, otaczając głowę kości promieniowej do tylnego brzegu wcięcia promieniowego kości łokciowej, czyli tutaj. Ostatnie jest więzadło czworokątne, ligamentum quadratum. Rozpoczyna się na brzegu dolnym wcięcia promieniowego kości łokciowej, czyli tutaj. I przyczepia się do brzegu na szyjce kości promieniowej na tej samej wysokości.